Wybierasz się na mecz Polska-Serbia tutaj w Poznaniu? No, myślę, że będę na meczu, tak. Chcę tego meczu oglądać. No, myślę, że będzie bardzo fajny mecz. Dla ciebie reprezentacja Serbii jest chyba bliska sercu, tak? Bo masz serbskie korzenie i pewnie śledzisz tą drużynę i interesujesz się. No, oczywiście. No, moja mama i tata są, obydwu są ze Serbii, tam się urodzili. No i ja też Serbem jestem, tylko się w Szwajcarii urodziłem. Czuję jedno i drugo, ale Serbia też bardzo blisko jest mnie. Bo grałeś do tej pory w młodzieżowych reprezentacjach Szwajcarii, ale gdyby na przykład przyszło zaproszenie z reprezentacji Serbii, to w ogóle byś to rozważył? Rozważył, co to znaczy? Że... Czyli, że miałbyś, myślałbyś o tym i byś skorzystał, nie wiem, pomyślałbyś, porozmawiał z rodzicami, że masz tak, żebyś no, chciał grać. Oczywiście, bo jak powiedziałem, mam jeden i drugi kraj w sercu i bardzo bliski jestem jednym i drugim kraju. Jakby jeden i drugi kraj przyszli i chcieli, żeby dla nich grać, to jeszcze nie wiem, gdzie by się decydował, ale pomyślałbym i o jednym, i o drugim kraju. A trudno, myślisz, żeby Darko Jeftićowi trudno byłoby się dostać do reprezentacji Serbii? Mówiłeś kiedyś, że grają tam świetni piłkarze. Wymieniłeś Nemanję, choćby Nemanję Matića. Myślisz, że jest szansa, że zagrasz kiedyś w tej reprezentacji? No, myślę, że jest szansa, bo wierzę w siebie, wiem co mogę pokazać i oczywiście jak się rozwiję i jak zawsze pracuję w siebie, żebym jeszcze lepszy był, myślę, że będzie szansa, żebym zagrał albo dla Serbii, albo w Szwajcarii. W jednym i drugim kraju są duże konkurencje w środku poła. No, świetni piłkarze tam grają, ale ja wiem, co ja potrafię grać i myślę, że kiedy przyjdzie ten czas na to. A jakbyś polskim kibicom opisał reprezentację Serbii, obecną drużynę, największe gwiazdy i jak grają? No, jak grają, to ciężko powiedzieć, bo oni... Te ostatnie mecze, które oglądałem, taką dużą taktykę nie mają. Zawsze coś zmieniają, też dużo trenery zmieniali. Piłkarze się zmienią, dużo problemy mają tam, ale oni jak im się uda zagrać dobry mecz, to są na wysokim poziomie, bo świetnie piłkarze tam grają technicznie. Ale jak czasem nie idzie, to nie grają dobrze i to bardzo, no widać tą dużą różnicę, albo jest bardzo fajnie, albo im nic nie podchodzi. Czyli zupełnie jak Darko Jeftić. No może widać, że ja jestem trochę Serbem, tak, no pół Serbem, tak. Można tak powiedzieć. A reprezentację Polski oglądałeś? Oglądałem czasem, tak. Jak ci się podoba? Mamy styl swój, trzymamy równy poziom, no. Czy też mamy góry i doliny? No myślę, że tą górę i dołę nie macie za dużo. Dzięki temu no, też Polska idzie na Euro. No, potrafiła bardzo dobrze grać, mają też świetne piłkarze. Myślę, że ta ofensywa... Słyszałem ostatnio, że Milik i Lewandowski razem są najlepszym duetem w Europie. Także, może tak statystyki wskazują na to. Także no, to dużo mówi też o polską reprezentację. A jak Robert Lewandowski, to twoim zdaniem, które miejsce w Europie ma jako napastnik, na przykład numer 9? To jest pierwsza trójka, może najlepszy? No, ciężko powiedzieć, kto jest lepszy, Suarez albo Lewandowski, ale myślę, że
teraz nie mam w głowie lepszego piłkarza niż Suareza albo Lewandowską. To powiedz jeszcze tylko, jaki wynik myślisz, że będzie w Poznaniu w meczu Polska-Serbia? No, ciężko powiedzieć. Myślę, że Serbia będzie zagrała bardzo dobry mecz tu. Typuję na 2-1 dla Serbii.